Serdecznie witamy Młodzieżową Orkiestrę Dentą z Głogówka, tutaj u nas w Lisnicy, także w Lisieniu, przepraszam bardzo. Także serdeczne brawa na sam początek dla orkiestry. Szanowni Państwo, tak na co dzień kapelmistrzem orkiestry jest pan Rafał Miczka. Dzisiaj pana Rafała nie ma z nami i mają swojego dyrygenta nowego na dzisiaj, jest to pan Robert Trinczek. Tam gdzieś z boku jest pan. No a kierownikiem również jest pan Rafał Miczka. Orkiestra działa od 2004 roku. Koncertuje na krajowej scenie artystycznej podczas różnego rodzaju wydarzeń i uroczystości. Działa przy Domu Kultury w Głogówku. Spotykają się raz w tygodniu, żeby ćwiczyć do występów. Takim ostatnim sukcesem orkiestry jest zajęcie drugiego miejsca podczas przeglądu orkiestr mniejszości niemieckiej w Gdyni w 2016 roku. Szanowni Państwo, na dzisiaj trzy utwory przygotowali. Jako pierwszy Finsterwälder Sängermarsch, następnie Baritone in der Nacht i na zakończenie Viva la Vida. Jeśli chodzi o utwór drugi, to wystąpią tam soliści, będą to Damian Kurpiela oraz Paweł Majer. Także przysłuchujcie się bacznie. Także nic, zapraszam serdecznie na występ Młodzieżowej Orkiestry Dentej z Głogówka.
Four, four, four.